Hej, witam was na moim kanale i dzisiaj będziemy sobie otwierać taki zestaw jest to zestaw do woltyżarki z Mio i jeszcze omówimy sobie taki jeden model, który kupiłam dość dawno ale ale jeszcze go tutaj nie pokazywałam bo no wiadomo, nie będę nagrywać odcinka dla jednego konia, także no Zanim zabierzemy się za to, to omówimy sobie ten model. Jest to taki kasztanowaty ogierek rasy Morgan. Tak, jest on kasztanem, bo jeżeli ktoś nie wie, to jeżeli koniec brązowy, a ma jakąkolwiek inną grzywę niż czarną, to po prostu jest to kasztan. Gniady koń zalicza się tylko i wyłącznie, kiedy jest brązowy koń z czarną grzybą i tylko wtedy. Taka ciekawostka przyrodnicza. Jest to koń z... Czekajcie, jest to napisany rok? Chyba nie ma. W każdym razie jest to bardzo, bardzo stary z tego co się orientuje model szlejch. Eee, no bo... On chyba jest i jest już niedostępny do kupienia, zresztą nie wiem, ale mi się zawsze podobał i jest fajny. Ma taką niedynamiczną, fajną pozycję do nagrywania, także idealny. Także teraz możemy się zabrać za rozpakowywanie tego zestawu i w miarę myślę, że szybko to ogarnę. Także przecinamy tutaj to, co tu jest okej, okay, wo, dużo tego, serio Wo, są aż cztery płotki tutaj, ciekawe okej, okay, ja już sobie wszystko wypakowałam przeanalizowałam i tak e, może zacznijmy od, jak zwykle od konia Mm, ten konik jest to klacz. Yy, raz, czy może teraz będzie lepiej trochę widać. Yy, jest to klacz, raz chyba pełnej krwi angielskiej albo hanowerskiej, coś takiego. Yy, no i na tym obrazku tutaj. Ta klacz jest taka siwa jabłkowita, a w rzeczywistości jest ona dużo, dużo ciemniejsza. Taka bardziej wchodząca w konia meszatego, ale skoro ma kropki, no to chyba można zaliczyć w sensie jabłuszka, to chyba można zaliczyć ją do konia siwego. Ma też ona takie błyszczące czerwone ochraniacze i nauszniki, które y, wyglądały jakby były trochę bardziej czerwone, a mają taki trochę wyblakły czerwony kolor, ale jest on ładny. końik jest, nie jest podkuty. E, no. I teraz tak, e, mamy w tym zestawie dwa ludziki. Jeden to jest właśnie Mia e, w takim wolteżerkowym stroju, że tak powiem. Mm, I ma w ogóle tutaj taki symbol podkowy. Nie wiem, czy to coś znaczy w jeździecie. Chyba nie. E, zresztą ja tam się nie orientuję. E, I ona ma bardzo fajne e, włosy, tak spięte. Chociaż ma taki, e, takie coś tutaj. Jezu, telefon ogarnij to. O, teraz widać, ma takie coś tutaj, takie jakby paski. Nie wiem, czy to tak miało być, czy o co chodzi. W każdym razie ten strój też tak ładnie się na złoto jej błyszczy. I tutaj jeszcze mamy takiego pana, który też ma taki znak, takiej podkowy, tu. Ma w ogóle złoty pasek. I jak się przyjrzeć, tutaj mój telefon tego jak zwykle nie ogarnie pewnie. Telefonie. O! Tutaj na tym pasku ma takiego jakby mini konia. Przynajmniej tak to wygląda. Ma takie niebieskie spodnie. Taką podstawową szlejchową twarz, która jest jak zwykle rozjechana, jak nie wiadomo co. No i fajnie. Dalej. Coś, co było okropne w składaniu. Które też ma ten dziwny znak podkowy w ogóle. To jest na wszystkim. To jest nawet na tej derce. O mój Boże, ostrość, lip. Dobra, nieważne. E, mamy tutaj e, siodło do żerki, Takie trochę inne, w sensie inaczej wygląda niż to takie pierwsze siodło. Takie jest bardziej rozbudowane i tak lepiej trochę wygląda. No i te paski tutaj trzeba było dopiąć tu yy, i tu. Do tego ogłowia jakby. Znowu jakość rip. Yy, no i tu wiadomo jest popręg. Yy, do tego je, mamy jeszcze taką pseudolążę i tym, to jest mniejsze i większe kółeczko i tym mniejszym kółeczkiem się dopina albo z tej strony, po prostu trzeba włożyć w to coś, co jest wystające, albo z drugiej strony. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na koniu. O tak to mniej więcej, właśnie wygląda. To głowie i siodło zakłada się tak standardowo, jak normalne szlechowe siodła. Także w zestawie też są odziwo 4 aż. Płotki. dużo się z tego naprawdę zrobi, bardzo dużo, e, no ale jak najbardziej na jakieś dwa takie prowizoryczne boksy albo tak jak w moim przypadku na powiększanie ujeżdżalni, e, jeżeli chodzi o moją stajnię szlechową, która naprawdę zajmuje całe jedno piętro w domu, to do tego jeszcze wrócimy. Ale to już myślę, że w nowym roku zrobię taki film, yy, moja cała stajnia szlejchowa. Do tego mamy jeszcze bacik, którego najbardziej pragnęłam, bo mój wcześniejszy bat z tego wcześniejszego zestawu to po prostu cały ten sznureczek już się rozprół. Ale teraz się od razu ubezpieczyłam i zrobiłam sobie yy, jakość rip. Zrobiłam sobie pętelkę na końcu tego eee, sznurka. Polecam ogólnie, bo po jakimś czasie to Wam się całe odplącze i będziecie mieli tylko taką... No nie polecam ogólnie. Eee, w zestawie był też taki puchar, który jest delikatnie bardziej żółty niż inne puchary. I wydaje mi się, że też jest taki bardziej okrągły w sensie... Te tutaj rączki są takie bardziej okrągłe, bo w tych wcześniejszych były takie bardziej płaskie. A tutaj, no, to jest bardziej taki żółty puchar. Też mamy tutaj takie legowisko dla zwierzaka i mamy kota, który no, jest gumowy. Tak, ten kot jest gumowy. No, i znowu mi się rozjechała jakość. Ten kot jest gumowy, ma takie żółte oczy. No, patrzcie. To jest po prostu guma. Ale mi to jak najbardziej nie przeszkadza. I co? Bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło to ten stojak na derkę. Fajnie jest zrobiony, nie trzeba było go składać, on był cały już złożony do nas tutaj przyszedł. Fajnie jest zrobiony, tutaj nie wiem na co w sumie jest wieszak, skoro to jest na derkę, ale no. I mamy też taką czerwoną derkę z tymi podkowami i z takim zapinaniem. Pewnie kojarzycie o co chodzi. No i to było w sumie na tyle w tym krótkim dość openingu. Jak coś, ten koń tutaj co jest, nie, nie ma go w tym zestawie. Jego go kupiłam osobno dla osób, które oczywiście później mi napiszą, że, yy, że, że przecież tego konia nie ma w zestawie, więc skąd ja go mam, wiadomo. Yy. No i tak, jeżeli film Wam się spodobał, dajcie łapkę w górę pod tym filmem i suba na moim kanale. Także do zobaczenia. Pa!